Dzisiaj omówienie nie tylko samych przesłań, ale przede wszystkim symboliki 147. spotkania. Zaczynajmy od czternastki. Czternastka, czyli Alchemia, wielkie arkana w tarocie, to oczywiście ten proces, który w tym momencie dobiegł już końca w Twoim życiu, albo aktualnie dobiega końca. Co oznacza to przesłanie? Przede wszystkim połączenie przeciwieństw w jedno, ale również sam proces alchemicznej przemiany. Dla mnie osobiście, alchemiczna przemiana w tym znaczeniu oznacza, że ołów przemienia się w złoto. Czyli to wszystko, co było ciężkie, trudne, ołowiana kula u nogi, wszystkie karmiczne rzeczy, połączenia, powiązania, różne wzory, różne bariery, które. Które były w Tobie do tej pory, poprzez proces przemiany i transformacji wspomagany przez energię wyższe, przemieniło się albo przemienia w złoto. Złoto, oczywiście, świadomość, mądrość. Także również tego złota jest tutaj bardzo dużo na tej karcie. Mamy przede wszystkim kolor niebieski, troszeczkę czerwonego. Dużo złotego, dużo zielonego. Tą symbolikę naturalnie już znasz, czyli kreowanie, tworzenie, ale również zielony jako ten nowy początek. Ognisty ten ogień przemiany, który spala wszystko to, co odejść powinno, i robi miejsce dla nowego. Ten proces przemiany ołowiu w złoto. Dlaczego uważam, że, że warto na to popatrzeć w ten sposób? Ponieważ, popatrz, masz za sobą już taką ciężką pracę nad sobą, yy, takie głębokie doświadczenia, często utraty, pożegnania czegoś, śmierci, zmiany warunków życiowych czy ogólnie różnych rzeczy w Twoim życiu, i to jest w tym momencie już za Tobą, czyli poprzez te trudne, Procesy, ten ołów mógł się przemienić w złoto, w tą mądrość. I to przesłanie jest bardzo ważne, ponieważ ono oznacza, że już ten proces albo się zakończył, albo się w tym momencie kończy, i trzeba się w pełni oddać, jak gdyby w to prowadzenie przez siłę wyższą, ponieważ. Ten proces już jest w trakcie. Jeżeli coś jest w trakcie, to nie można już tego ani zatrzymać, ani zmienić kierunku, tylko trzeba poczekać, aż ten proces dobiegnie końca i wtedy ewentualnie można rozpocząć nowy proces, czy można popatrzeć na ten wynik i ewentualnie coś zmienić. Dlaczego nazywam ołów w złoto? Ponieważ ten ołów to jest dla mnie to takie nieświadome życie, takie nie wiadomo po co tu jestem. Um, nie mam świadomości tego co tutaj jest wokół, nie mam świadomości praw kosmicznych, nie mam świadomości praw ziemi i poprzez różne doświadczenia przemienia się to w złoto, czyli tą świadomość. Świadomość tego kim jesteś, twojej indywidualności, twojej niepowtarzalności, twojej drogi, twojego powołania, twojej misji i wszystkich praw tutaj na ziemi, praw praw wszechświata. I poprzez nasze wszystkie spotkania, poprzez nasze wszystkie ceremonie ta twoja Mądrość rośnie z każdego dnia, czy właśnie z każdego tygodnia, z tygodnia na tydzień. Jeżeli pracujesz z ceremoniami bardziej intensywnie, to ona dokładnie rośnie każdego dnia. I ty widzisz to w twoim życiu. Ty widzisz, że, że już jest wszystko inaczej niż było wcześniej, bo może nawet jeszcze pewne rzeczy fizycznie się nie zmieniły, ale twoje spojrzenie na to wszystko, co jest wokół, zmieniło się. I to bardzo. Ty jesteś już zupełnie inną istotą, która rozumie więcej, widzi więcej, czuje więcej, i w tym momencie idzie dalej. I teraz mamy. To drugie przesłanie, czyli siódemka, rydwan, gdzie znowu mamy dokładnie te same kolory: dużo niebieskiego, dużo czerwonego, dużo złotego i również takie istoty, nazwijmy to z innych wymiarów, to również ma szczególne znaczenie. I w tej pozycji tego, tego powożącego tym rydwanem. To jest ta pozycja wyjściowa, czyli to stare odeszło, przemienia się lub przemieniło, lub ten proces dobiega w tej chwili końca, i ty już stajesz się tym powożącym redwanem. Ty jesteś gotowa, ty jesteś gotowy do nowej drogi, ty trzymasz w twoich dłoniach to koło losu i czekasz na właściwy moment, na to przesłanie od siły wyższej. Zwróć uwagę na kolor zbroi. Tego rycerza, który po, powozi rydwanem, to jest kolor złote. Czyli ty już masz w sobie tą mądrość wyższą, i z tą mądrością wyższą, w połączeniu z energią wyższą, czekasz na ten właściwy moment, by ruszyć do przodu. I tak jak mówiłam dzisiaj na naszej ceremonii, aby połączyć się z Twoim aktualnym zwierzęciem mocy tej ceremonii, to jest nosorożec, by Popatrzeć, czy może w tym momencie należy się zatrzymać, jeżeli jesteś w takim biegu długodystansowym, wejść w tą pozycję medytacji, wejść w tą pozycję przemyślenia wszystkiego jeszcze raz, ewentualnie wyznaczenia jeszcze raz w kierunku i czekania na ten odpowiedni moment. I gdy ten odpowiedni moment się pojawi, pamiętasz, ja tą kartę rydwanu już kiedyś bardzo dokładnie omawiałam. Chodzi o to, że Ty jesteś przygotowana, ty jesteś przygotowany do drogi. Oznacza to również, że jeżeli biegniesz już jako um, taki długodystansowy przez długi czas, to może nadszedł czas, aby się zregenerować, aby jeszcze raz wszystko przemyśleć, aby jeszcze raz z tą nową świadomością popatrzeć na wszystko i gdy się zregenerujesz, przygotujesz się do tej drogi, to wyruszesz. W odpowiednim momencie, który odczujesz w Twoim. Sercu. I to może być dokładnie taki moment, gdzie dla wszystkich, e, wszyscy będą sobie kółka po głowie rysować, że ty z czymś nowym startujesz, ty coś nowego robisz, ty idziesz jakąś nową drogą, a aktualnej, globalnej świadomości wiesz, jak to wygląda w tym momencie. Chaos, niepewność, strachy, obawy. I jeżeli ktoś jest jeszcze tutaj przed tą alchemią, bo nie Otrzymał tych wskazówek od siły wyższej, bo ignorował te wskazówki, bo każdy z nas je otrzymał, tylko że wielu, wielu ludzi po prostu nie chciało ich widzieć, nie chciało ich zastosować, nie chciało w tym procesie brać udziału z różnych, z różnych względów. Niektórzy ludzie jeszcze teraz, nawet na ostatnim rytuale dla Matki Ziemi, otrzymali te impulsy i mogą to jeszcze wszystko nadrobić w takim sprintem, czyli w takim biegu bardzo szybkim. Ale my w większości, gdzie jesteśmy już długi czas razem, my mamy za sobą tą długą drogę, takie dokładne zgłębienie wszystkiego, wszystko w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i Jesteśmy idealnie już przygotowani do tego nowego, do tego otwarcia się tego portalu 21. I teraz zwróć uwagę również na to, że tak jak nosorożec, pokaże ci, czy ty masz w tym momencie dalej kontynuować Twój bieg długodystansowy w tym samym tempie, czy też zatrzymać się, odpocząć, przemyśleć jeszcze wszystko. Ponownie i następnie wystartować sprintem, to w tym samym czasie dojdziesz do tego samego miejsca, co przez ten długodystansowy bieg, jeżeli się pospieszysz, to ty sama i ty sam odczujesz w Twoim wnętrzu. Bo gdy nadejdzie ten odpowiedni czas, a on może nadejść dokładnie już teraz, za dzień, za dwa, za godzinę, za dwie, a może za miesiąc, odczujesz ten impuls i wystartujesz. Nową drogą w nowej dziedzinie, to może już również być wskazówka na przeprowadzkę, zmianę zawodu, zmianę miejsca. To może być wskazówka na coś nowego, co wprowadzasz do Twojego życia lub na zupełnie taką zmianę we wszystkich dziedzinach. Czyli może to być delikatna zmiana, a może być bardzo mocna zmiana i taka, nazwijmy to tak, że wszystkie owieczki biegną w tym kierunku, w kierunku ciemności, strachu i tam, gdzie je pasterze chcą zagonić, a Ty, idąc za tym złotym impulsem, od siły wyższej możesz iść zupełnie pod prąd. I to jest twoja właściwa droga. Pamiętaj, tak jak mówił nosorożec na naszej ceremonii, albo pójdziesz dalej samotnie przez jakiś czas, albo połączysz się z swoją rodziną dusz, czy konkretną jakąś inną osobą, która nadaje na tych samych wibracjach i wtedy pójdziecie Dalej, razem w grupie. No i najważniejsze przesłanie 21, bo znajdujemy się w roku 2021 i nagle to przesłanie w całej naszej, w całej naszej symbolice się pojawia. Ty wiesz, że to jest karta wszechświat, uniwersum. To jest karta ostatnia w Wielkich Arkanach. Zwróć uwagę na to, że mamy tutaj tylko Wielkie Arkana. Mamy 147 spotkanie, jedynka, mak, którego już kiedyś omawiali, e, czwórka, Cesarz, którego również żeśmy już omawiali: 14 Alchemia, 7 Rydwan i w sumie 14 plus 7 daje nam 21. Same duże arkana, czyli jesteś w tym momencie to jest taki moment wtajemniczenia w. Mądrość najwyższą, wielką mądrość, wielkie tajemnice wszechświata. I pod tą kartą ukrywa się jedna z takich najważniejszych i największych tajemnic yy, wszechświata. To jest tak zwana wolna wola. Pamiętasz, ja o tej wolnej woli mówiłam już wiele, wiele razy. Ostatnio mówiłam o tym na rytuale dla Matki Ziemi. Dlaczego na przykład w tej chwili yy, nie jesteśmy jeszcze zmuszani do przejmowania znamienia bestii, tylko to również bazuje na naszej wolnej woli. Czyli kto chce w większości, kto chce, może to przyjąć, ale jest jeszcze ten szacunek tej wolnej woli, że jeszcze nie jesteśmy do tego przymuszeni. Oczywiście zależy to tylko od nas, czy uda nam się osiągnąć ten efekt pierwszej małpy i to zablokować, czy też pójdzie to tak daleko, że później będzie to przymusowe. Nad tym jeszcze wszyscy pracujemy. Czyli zwróć uwagę, wolna wola, wolną wolę siłym roku chciały złamać od samego początku. To jest podstawowe jednak prawo wszechświata i ta wolna wola jest Twoim. Największym potencjałem, bo przy pomocy wolnej woli ty możesz wszystko. To Twoją wolną wolą jest, że żyjesz w tych warunkach, w których żyjesz. Ty możesz wyrazić Twoją wolną wolę, zmiany tego na lepsze, piękniejsze. Twoja wolna wola jest Twoim największym, najpotężniejszym narzędziem, jeżeli wiemy, jak tą wolną wolę. Wykorzystać i jak z nią pracować. I w tym celu masz moje książki, na przykład jak rozmawiać z aniołami. Ta książka bazuje na wolnej woli, ponieważ ty przy pomocy wolnej woli przywołujesz konkretne istoty światła, prosisz je o pomoc, prosisz je o wsparcie. Na wielu ceremoniach mówiliśmy również o tej wolnej woli na zasadzie wysłania marzenia do wszechświata, a następnie wdzięczności jako zapłaty energetycznej, to jest również twoja wolna wola. Twoją wolną wolą jest również to wszystko, co robimy na naszych ceremoniach, czyli na przykład oczyszczenie, podwyższenie wibracji. Gdy powtarzasz te słowa za mną, gdy przejmujesz tą energię żywiołów, to jest również twoja wolna Wola, wszystko bazuje na wolnej woli, nawet to, że ludzie żyją w braku, biedzie, niedostatku, e, chorobie, to jest również ich wolna wola. Ja wiem, że wielu ludzi nie chce, e, żeby to było prawdą, wolą, e, wolą jak gdyby zrzucić tą odpowiedzialność na, na coś innego, ale to jest również wolną wolą, czy pozwolimy, żeby istoty mroku działały w naszym życiu, czy też naszą wolną wolą jest uwolnić się od nich, czy pozwolimy na to, aby więzy karmiczne ograniczały nas w naszym życiu, czy naszą wolną wolą jest zerwać te więzy. Czy pozwolimy na to, żeby różne kody krwi, jak gdyby m, kształtowały nasze życie na zasadzie tego, co przeżyli nasi dziadowie i pradziadowie, czy też naszą wolną wolą jest to zmienić i oczyścić? I ta karta 21 i ten nasz rok 2021 ma ogromne znaczenie. Bazuje to więc na tym podstawowym Prawie wszechświata wolnej woli. I zwróć uwagę, jak symboliczna, jak niesamowicie symboliczna jest ta karta 21. To jest istota, która uwolniła się, uwolniła się od obcego wpływu. Ona uwolniła się od nawet tego węża, prawda? Ten wąż nie ma już nad nią żadnej władzy, czyli nawet ten wąż nie jest już potrzebny, ponieważ ten proces ym, zrzucenia starej skóry, ona już ma za sobą, ten proces pracy z energiami ma już za sobą. Jest tu symbolicznie widoczne oko chorusa, czyli ta istota widzi więcej niż inne. I ty jesteś tą istotą w tym momencie, która widzi więcej, słyszy więcej, rozumie więcej. Ta karta, ta, dwa, ta karta 21 oznacza również koniec karmy, uwolnienie się, wolność. Jest to ostatnia karta wielkich arkanów, ostatnia tajemnica w wielkich arkanach, czyli w kartach tarota, która kończy ten stary cykl. Wszystkie maski opadły, przebrania opadły, ty już wiesz, kim jesteś, ty już wiesz, czego pragniesz, ty wiesz, dokąd zmierzasz, ty widzisz również maski u innych. E, iluzja nie ma już nad tobą żadnej władzy. I zwróć uwagę, ta istota uwolniona w tym takim ekstatycznym tańcu wolności jest wolna, bo wolność to jednocześnie wolna wola najważniejsze prawo z którego możemy korzystać tutaj na Ziemi, aby również uwolnić się od wszystkich sieci mroku. Tak jak ta istota uwalnia się od istot mroku, ma w swoich dłoniach coś takiego jak sierp i odcina wszystkie sieci, wszystkie połączenia, wszystkie ograniczające ją. Więzy. Jak teraz rozumiesz, jakie znaczenie ma 147, to jestem pewna, że już sobie namalujesz taki obrazek i postawisz gdzieś w widocznym miejscu, by stale cię przypominał o twojej wolnej woli, o tym morzu nieograniczonych możliwości, o tym wszystkim, co już masz za sobą, o tym niesamowitym procesie, który masz za sobą, który doprowadził cię do tego miejsca. Zwróć uwagę, że na tej karcie są również widoczne herubiny, które Śpiewają taką pieśń, popatrz, wszystko jest nowe. I ty znasz te słowa, bo to są słowa z objawienia świętego Jana, czyli oczywiście święty Jan napisał również Apokalipsę. I to wszystko ma ogromne znaczenie, bo gdy patrzysz teraz na ten świat, gdy patrzysz na tych ludzi dookoła, gdy patrzysz na tą całą ciemność, to, to czarne, to lepkie, to można mieć takie wrażenie, o jej, gdzie... Gdzie to dalej poprowadzi, jak tu w ogóle cokolwiek robić, jak tu cokolwiek realizować, jak tu w ogóle siebie realizować. I nie ma czegoś bardziej błędnego, bo to, że inni ludzie siedzą w bagienku, bo są jeszcze przed tym całym procesem transformacji, nie ma z Tobą nic wspólnego. Ty jesteś już tutaj. Ty już jesteś dużo dalej, ty już jesteś w zupełnie innym świecie. I gdy wykorzystasz Twoją wolną wolę i skoncentrujesz się na tym, co piękne, na tej wolności, na tym morzu nieograniczonych możliwości, to wszystko staje się możliwe. To, co dla innych ludzi jest niewyobrażalne. Inni ludzie nie mają zupełnie pojęcia o tym, że coś takiego w ogóle istnieje, a jeżeli jakiekolwiek przebłyski Otrzymują, to jest zazwyczaj, ignorują i to jest również ich wolna wola. Czyli pamiętaj o tym, że świat stoi dla ciebie otworem i moja taka inspiracja teraz na ten czas. Wróć, jeżeli brałaś udział, brałeś udział w dwunastu magicznych nocach ze mną, pamiętaj, by każdego miesiąca wracać do danej nocy, która mówiła Ci o, o tych konkretnych wydarzeniach danego miesiąca i zobaczysz, jak niesamowicie siły wyższe Cię prowadziły. Jeżeli nie brałaś, nie brałeś udziału w 12 magicznych nocach ze mną, to w tym momencie nadszedł czas, aby jeszcze raz zrobić listę zadań. Wszystkich zadań, wszystkich planów, które chcesz zrealizować z tą nową energią. Dlaczego należy zrobić to jeszcze raz? Ponieważ ten proces się dokonał i teraz popatrzysz na to troszeczkę inaczej. Dlatego warto co jakiś czas, gdy siły wyższe nam mówią, że teraz nadszedł czas, aby jeszcze raz przeanalizować to wszystko, wtedy to przeanalizować, jeszcze raz wyznaczyć cele, jeszcze raz wyznaczyć plan działań, a następnie. Przy pomocy Twojej wolnej woli, poprosić siły wyższe o pomoc i wsparcie w realizacji tych konkretnych zadań i zobaczysz, co się będzie działo, że nagle pojawią się boskie rozwiązania, wskazówki, o których wcześniej nie miałaś i nie miałeś pojęcia. Czyli czas, by jeszcze raz przygotować listę zadań, przygotować listę planów, poprosić siły wyższe, przy pomocy Twojej wolnej woli o pomoc i wsparcie, rozświetlenie i Pomoc w ich realizacji, odczuć tą wdzięczność za to, że Siły Wyższe pomagały Ci i pomagają cały czas na Twojej drodze, a następnie otworzyć się na Boskie rozwiązania. I w tym odpowiednim momencie będziesz podejmować właściwe decyzje. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, Twoja Maria Bukarty.